Grojec koło Oświęcimia. Jest tu kościół, sklep i poczta. Otwarta od rana, ale tylko 2 godziny, więc śpieszyć się trzeba, aby obsłużyć wszystkich klientów w tak krótkim czasie. Kilka dni temu Poczta Polska zaskoczyła petentów, a nawet pracowników, nagłym skróceniem godzin otwarcia tej małej placówki. Masakra, nie wiem co to będzie, tu jest przecież bardzo dużo ludzi. Niby problem, ale w ten sam sposób od wielu lat funkcjonuje punkt pocztowy we wsi Włosienica, także w gminie Oświęcim. Lecz tu okienko otwarte jest 2 razy krócej. Ludzie są zaszokowani i wręcz są niezadowoleni z tego, bo 1 godzina uważają, że to jest za mało. My rozumiemy, że poczta musi funkcjonować, to znaczy musi opłacać się. Tylko jest propozycja taka, że może nie 1 godzinę dziennie, ale wyznaczyć kilka godzin do południa, to 2 godziny, 3 i po południu też, żeby było. Co ciekawe, punkt pocztowy w Grojcu i we Włosienicy obsługuje ten sam pracownik, który po zamknięciu 1 okienka ma 45 minut do otwarcia kolejnego. Petenci mają 60 minut na nadanie korespondencji i uregulowanie rachunków. Żeby tego było mało, okazało się, że punkt pocztowy w Grojcu najprawdopodobniej zostanie zlikwidowany, ale nie wiadomo kiedy. Poczta nasza już od 2 lat nas tak trzyma w szachu i straszy likwidacją. Poczta u nas jest bardzo potrzebna i jest wiele osób, którzy korzystają z usług placówki i no nie wyobrażam sobie, gdyby poczty nie było tutaj. Poza tym jest wiele ludzi starszych, którzy przychodzą rachunki opłacać, więc to jest dla nich pewne udogodnienie. Tak sądzę, że to jest mało, a o likwidacji to już wręcz... To katastrofa. No ci, co mają samochody, no to jeszcze pół biedy, bo do tego Oświęcimia się tam dostają bez problemu. A ci starsi ludzie, no to już jest problem. Jeżeli będzie poczta zlikwidowany, będę zmuszony jeździć w okolice siedziby swojej firmy, czyli do Bielska-Białej lub tutaj najbliżej do Oświęcimia. I w momencie, kiedy ta poczta będzie zlikwidowana, gdzie będzie pani korzystała z usług pocztowych? I jedynie w Oświęcimiu chyba, tak? Ku pokrzepieniu serc są plany, aby w miejscu zlikwidowanego w przyszłości punktu pocztowego powstał bank. No, może i byłby jakieś rozwiązanie. Jakieś rozwiązanie może i było. No to trudno powiedzieć. Zaprosiłem do siebie, do Grojca, jedną z przedstawicieli dyrekcji jednego banku, która byłaby zainteresowana w miejsce poczty wejść. Nie możemy zmuszać kogoś do funkcjonowania, jeżeli jemu się to nie opłaca. Mimo to Poczta Polska poszukuje chętnych do prowadzenia agencji pocztowej, która podobno nawet Poczcie Polskiej się nie opłaca.